Witamy Państwa serdecznie, Zenon Nowak i Rafał Mossakowski. Jesteśmy dzisiaj w dniu 15 marca przed Komisją Wyborczą i cofniemy się teraz do dnia 20 listopada 2014 roku. Jest to pamiętny dzień, kiedy zaprotestowaliśmy w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej przeciwko fałszowaniu wyborów samorządowych. Ostatnio wypowiedział się w tej sprawie również pan prezydent Andrzej Duda. Dlatego postanowiliśmy się zapytać: panie prezydencie, co z tą Polską? Myśmy mieli wtedy odwagę jako jedyni wejść do Państwowej Komisji Wyborczej i zaprotestować przeciwko fałszowaniu wyborów. Zostaliśmy skazani prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie. Wyrok z dnia 6 lipca 2015 roku skazał naszą trójkę, to znaczy Grzegorza Sanatorskiego, Zenona Nowaka i Rafała Mossakowskiego na kary grzywny za tak zwane naruszenie miru domowego Państwowej Komisji Wyborczej. Trzeba zaznaczyć, że w sprawie 12 zatrzymanych w czasie protestów Państwowej Komisji Wyborczej zapadły bardzo różne decyzje. Niektóre osoby, tak jak nasza trójka, zostały skazane prawomocnymi wyrokami. Niektóre osoby, jak na przykład Grzegorz Braun czy Hanna Dobrowolska, zostali uniewinnieni, innym sprawy umorzono, więc bardzo różne wyroki na podstawie tego samego materiału dowodowego, zeznań tych samych świadków. I to jest jak gdyby kompromitacja polskiego wymiaru sprawiedliwości, że w tak różny sposób można wyrokować w tej samej sprawie. Chciałem zaznaczyć, że został tutaj naruszony artykuł 32 Konstytucji. Niemniej dalej walczymy o naszą godność, ponieważ uważamy się za prawdziwych patriotów i cały czas idziemy z podniesioną głową, mimo że wyrok na nas zapadł. Również, panie prezydencie, zwróciliśmy się do pana o akt łaski, aczkolwiek nie poczuwamy się do winy, ale był to jeden ze sposobów, aby ten wyrok został w jakiś sposób skreślony z naszego życiorysu. Dokumenty złożyliśmy 24 listopada 2015 roku. Niestety, dla nas bardzo przykra informacja, która została wysłana przez urzędniczkę, zastępcę dyrektora Biura Obywatelstw i Prawa Łaski, panią Małgorzatę Neumann, że pan prezydent Andrzej Duda nie może podpisać prośby o ułaskawienie i przesłał dalej do sądu i prokuratora. Także ci, co nas skazywali wcześniej, mogą decydować, a nie pan prezydent, o naszym ułaskawieniu. W tej chwili minęło prawie pół roku, właściwie 5 miesięcy, i dalej jesteśmy zawieszeni, a jednocześnie czekamy na karę. Kolega tutaj został już skazany na 17 dni więzienia i w najbliższym czasie będzie musiał odbyć karę. Na święta. W okresie świątecznym, także czeka go pobyt na święta na więzieniu na Rakowieckiej. Także myślę, że powraca tu jakaś historia, która nie jest na pewno historią w tej chwili dla nas bardzo dobrą. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że ja również szykuję się do odbycia tej kary. Oczywiście, jeżeli będziemy musieli pójść, to pójdziemy z podniesioną głową. Nie czujemy się winnymi, jesteśmy prawdziwymi patriotami. Przypominam jeszcze, panie prezydencie, że dzięki naszej akcji wtedy nie doszło do sfałszowania wyborów prezydenckich i pan prezydent również został wybrany przez naród na urząd prezydenta RP. Dlatego oczekujemy też jakichś działań w związku z naszym pismem, wnioskiem o ułaskawienie. Cały czas liczymy na akt łaski ze strony prezydenta Rzeczpospolitej, pomimo że w dniu 10 marca tego roku, czyli kilka dni temu, Sąd Okręgowy dla Warszawy podjął decyzję o
wstrzymaniu dalszego biegu sprawy ułaskawienia, motywując to tym, że zarówno sąd rejonowy, jak i sąd okręgowy wydały negatywne opinie co do zasadności tego wniosku. No, dla nas jest to sprawa bardzo, bardzo trudna, ale cały czas liczymy na to, że pan prezydent weźmie to w swoje ręce i mając taką możliwość, udzieli aktu łaski tym, którzy walczyli o uczciwość polskiego życia politycznego i o uczciwość w tamtym wypadku wyborów samorządowych, ale oczywiście chodziło nam o całe życie polityczne. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze tylko dodam, że nie oczekujemy tylko ułaskawienia, ale również rehabilitacji, bo myśmy nie popełnili żadnego przestępstwa, natomiast był to obywatelski obowiązek zaprotestować przeciwko fałszowaniu wyborów, a jest to w pewnego stopnia atak na struktury państwa polskiego. Czekamy na pozytywną odpowiedź z pana strony, panie prezydencie Andrzeju Duda. Składam kasację. Oczywiście postanowiliśmy też złożyć kasację do ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobry. Dziękujemy.